Rzadko nam się zdarza spotkać kogokolwiek, kto nie lubiłby czekoladowych smarowideł na kanapki, na słodką chałkę, na drożdżówkę, na grzankę, na cokolwiek, albo po prostu kogoś, kto nie lubiłby zjeść łyżeczką. Niektórzy jedzą łyżeczką. No tak i właśnie. Tak właśnie powstał hummus czekoladowy bez dodatku cukru, słodzony daktylami i melasą z karobu, ale... Ale okazało się, że coraz więcej osób, właśnie już nierzadko, udaje nam się spotkać osoby, które nie mogą strączkowych. I mamy pytanie. Pani Jolu, co w związku z tym, że ja nie mogę ciecierzycy, dlatego bo to jest strączkowe, jak ja mam żyć bez humusu? Internet jest pełen różnych rozwiązań na bazie awokado i właśnie dzisiaj my pokażemy naszą własną wersję kremu czekoladowo-orzechowego z awokado. Oczywiście nie musicie kupować takiego humusu, możecie go zrobić sami. Przepis na niego znajdziecie tutaj na biologii. Jak zwykle nad moją głową. Ale wracamy do awokado. Pamiętajcie, wszystkie owoce tropikalne trzeba myć. Najlepiej płynem ekologicznym do mycia naczyń i owoców. Najpierw połączymy kakao i melasę z karobu, żeby jak później zaczniemy miksować, cała kuchnia nie była w brązowym proszku. Bo to właśnie melasa z karobu, czyli z wygotowanych strąków drzewa świętojańskiego, dosłodzi nasz krem czekoladowo-orzechowy. Dodajemy mleczko kokosowe, masło orzechowe. My staramy się używać takiego bez oleju palmowego i mieszamy. A jeśli podoba Wam się pomysł na ten odcinek, możecie go oczywiście polubić. Możecie również zasubskrybować kanał, jeśli nie zrobiliście jeszcze tego. I gdy naciśniecie dzwoneczek, który znajduje się gdzieś tutaj, zawsze dostaniecie informacje o tym, że coś nowego zdarzyło się w naszej bezglutenowej i wegańskiej kuchni. Nasze odcinki są tłumaczone na język angielski, przepisy również. Znajdziecie to na blogu kulinarnym oraz na YouTubie. Możecie wszystko komentować, chętnie odpowiemy na każdy z komentarzy. Już mamy krem czekoladowy? Idealny na każdą uroczystą okazję, a nawet bez okazji. Dla dzieci w każdym wieku. Do tej przepysznej, już nawet możliwej do jedzenia masy dodajemy teraz awokado. Ono sprawi, że ten krem stanie się bardziej puszysty i oczywiście będzie dużo zdrowszy, ponieważ jest pełny mikroelementów i witamin. Już wiem, że cała operacja miksowania nie potrwa długo, oczywiście krem czekoladowy to nie wszystko, ważne jest dobre pieczywo, a najbardziej do takich słodkich, cudownych i zdrowych kremów pasuje nam chałka. Puszysta chałka, o której tylko mogą marzyć bezglutenowcy na diecie wegańskiej. Ale nie, już nie, bo taką wegańską i bezglutenową chałkę o dobrym składzie można już sobie kupić w każdej chwili w wersji bez czekolady lub z czekoladą. Dzisiaj użyjemy tej z czekoladą. I ja muszę tutaj się Wam niestety do czegoś przyznać. Próbowałam zrobić chałkę, nie wyszła. Nie była puszysta, tak jak to zawsze chałka. Oczywiście smak miała dobry i skorzystałam z tego przepisu. Przerobiłam go trochę I ten przepis czeka na Was w kolejce, zobaczycie co z niego wyszło. A dzisiaj skorzystamy z wyjątkowo smacznych gotowców. A ja w takim razie skończę krem czekoladowy. My zawsze staramy się nadać dodatkowych aromatów różnym smarowidłom i do kremu czekoladowego, tak jak do naszego humusu, dodajemy przyprawy korzenne. Mamy tutaj cynamon, kardamon i szczyptę zmielonego goździka. I miksujemy wszystko na idealną czekoladową masę. Tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. I krem gotowy. Przepyszna chałka. Krem czekoladowy. Kawa. Powiedzcie, łyczek espresso. Czy może być coś wspanialszego? Smacznego? I na zdrowie.